Polski na to nie stać. Poszukuje receptę na kryzys, recepta na kryzys. KO przedstawi propozycję działań w związku z pandemią. #recepta na kryzys, pod takim hasłem Koalicja Obywatelska zaprezentuje w sobotę w Warszawie propozycje programowe dotyczące przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Przedstawimy nasze propozycje rozwiązań i działań zarówno w obecnej sytuacji pandemicznej, jak i tuż po niej, powiedziała była wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Na początku lutego liderzy PO, Borys Budka i Rafał Trzaskowski wystąpili wspólnie na konferencji pod hasłem „Czas na zmiany”. Zaproponowali tam stworzenie Koalicji 276. Nazwa nawiązywała do większości, jaka potrzebna jest w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta, jako forum współpracy formacji opozycyjnych. Zaprezentowali też kilka postulatów, dotyczących m.in. zmian w sądownictwie oraz likwidacji TVP Info. Konferencja, jak zapowiadali politycy PO, miała być wstępem do serii i kolejnych eventów programowych. W piątek po południu na kontach PO w mediach społecznościowych i profilach jej polityków pojawiło się hasło #recepta na kryzys. Już jutro #recepta na kryzys prawdziwa. Realna. Potrzebna, napisał na Twitterze szef PO Borys Budka. Recepta na kryzys ma zostać zaprezentowana w sobotę przed południem w Warszawie. Przedstawimy nasze propozycje rozwiązań i działań zarówno w obecnej sytuacji pandemicznej, jak i tuż po niej. Powiemy, co, naszym zdaniem, jest ważne, na czym należy się skupić, jak państwo powinno funkcjonować w tym czasie, żeby gospodarka miała szansę na odbicie, powiedziała w piątek była wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Jak dodała, dodatkowe środki pilnie potrzebne są m.in. na służbę zdrowia i edukację. Także firmy potrzebują pieniędzy, żeby zrekompensować sobie straty z właściwie całego ubiegłego roku. Nie można tak po prostu zamknąć gospodarki. Polski na to nie stać, zaznaczyła Leszczyna. Według posła Sławomira Nitrasa, środki te powinny pochodzić z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polityk przypomniał jednocześnie, że rząd wciąż nie przedstawił Krajowego Planu Odbudowy, który jest niezbędny do otrzymania tych środków. Widzimy taką dramatyczną niemoc rządu, jak oni buksują, nie mogąc się porozumieć, bo znaczna część rządu w ogóle nie chce żadnych europejskich pieniędzy, nie chce sięgać po ten mechanizm. My widzimy natomiast dramatyczną wręcz konieczność szybkiego uruchomienia tych pieniędzy, zaznaczył Nitras. W sobotnim wydarzeniu, które będzie miało głównie charakter online, wezmą udział m.in. lider PO Borys Budka oraz posłowie Leszczyna i Nitras. Obecni mają być też przedstawiciele innych ugrupowań z KO.